Kapuś Fortnite. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku ze zdradzieckiego chowanego. Jednakże słuchajcie, dzisiejszy zdradziecki chowany będzie zupełnie inny niż te, które po prostu robią inni youtuberzy. Jak wszyscy dobrze wiecie, wiele osób zaczęło zdradzieckiego chowanego do tego stopnia, że nawet nie wymyślili własnych tytułów, ale nieważne. Wymyśliłem pomysł, jak można zmienić zdradzieckiego chowanego, żeby był jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy i żeby wam się jeszcze fajniej oglądało. Więc słuchajcie się teraz bardzo dobrze w te zasady. Kiedy was znajdę, zapytam was, czy chcecie być kapusiem. Jeżeli chcecie, macie jakiś tam czas, żeby znaleźć inną osobę. Tak samo jak w poprzedniej wersji, tylko że z tą różnicą. Jeżeli znajdziecie kogoś, to wtedy przeżywacie i dołączacie do mojej drużyny szukających i szukacie razem ze mną do końca gry. Rozumiecie? Szukacie ze mną do końca gry. Pod sam koniec gry dopiero zobaczycie, co się wydarzy. Po prostu ja wam jeszcze wszystko wytłumaczę w międzyczasie, okej? Okay? Więc myślę, że możemy zacząć. Nasza mapka do chowanego kapusia jest na dole, więc wszyscy po kolei sznureczkiem na dół, proszę. Go! Wow, ale skaczą spod ochroniarzy, kurde. A few moments later. Macie 2 minuty, żeby się schować. 3, 2, 1 i skaczemy na mapę, szukamy pierwszej osoby. Dobra, zobaczymy najpierw domek. O, tak, to będzie najlepsza taktyka. Zobaczymy domek, więc wszystkie osoby, które są w domku, trzeźcie się na baczności, bo już zaraz was znajdę. Jeżeli wam się spodoba ten nowy tryb kapusia, nowy sposób na kapusia, to słuchajcie, zostawcie łapy w górę, 10 tysięcy, tak jak pod poprzednim. I słuchajcie, nagramy kolejnego na tych samych zasadach. A teraz, dobra, skupmy się już na samej gierce i skupmy się na tym, gdzie ktoś się może schować. Wiecie co, ten dom... O, czy tutaj otwarte drzwi są jakieś? A, ale nikogo nie ma. Masz szczęście, słuchaj, że zmieniłeś kampę. Tutaj? Nie. Kominek jest, stół jest, pełen jedzonka, biesiada jest, w ogóle ładny strasznie jest ten dom, bardzo ładny jest ten dom, ale dobra, taka mini baza. Dobra, idziemy, słuchajcie, szukamy dalej. Tutaj jest woda, w której można się, słuchajcie, chyba schować. Tak jakby, bo nie do końca. Nie schowamy się tutaj na taką głębokość, na którą nie będzie nas widać, więc nie do końca można się tu schować. Całe szczęście, że słuchajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rekinku. Słuchaj, rekin, zasady są bardzo proste. Czy chcesz być kapusiem? To jest pierwsza sprawa. Chcesz być kapusiem, okej. To skoro chcesz być kapusiem, to żeby przeżyć i dołączyć do mojej drużyny, musisz, słuchaj, znaleźć kogoś w przeciągu 30 sekund. Więc masz 30 sekund od teraz. W tym momencie, szukaj, musisz znaleźć kogoś innego. Jeżeli nie znajdziesz, to niestety czeka cię śmierć. Uwaga, co? Coś myślisz, że tutaj ktoś jest? Ale czy na pewno? Oj, chyba nie do końca właśnie. Chyba nie do końca. Nie ma tutaj nikogo, słuchaj. Zostało ci 15 sekund. Oj, mało czasu, szczerze mówiąc. Bardzo mało. A ta mapka wcale nie jest aż tak mega trudna. Słuchaj, zostało ci myślę, że z 5 sekund, więc lepiej się pośpiesz. 3, 2, 1, 0. Stop, okej. Słuchaj, mam pytanie. Słuchaj, czy masz może kod zipek w sklepie? Okej. A suba? Też masz. Okej, no to myślę, że możemy ci dać troszkę więcej czasu. Wy też, słuchajcie, zasubskrybujcie, wpiszcie kod zipek w sklepie, to będziecie mieli taryfy ulgowe, takie jak rekin. Dragonku, słuchaj, w związku z tym, że jesteś pierwszy, masz wszystko spełnione, wszystkie wymagania, jesteś na moim Discordzie, wszystko jest super ekstra. Myślę, że dam ci jeszcze 30 sekund. Niech będzie. To jest jednorazowa akcja, okej? Jednorazowa. Więc zaczynając od teraz, szukaj. Masz bardzo mało czasu, więc myślę, że musisz się zdecydowanie pośpieszyć. Jeżeli nie masz żadnej poszlaki, nie myślisz, gdzie ktoś może... O, tu jest woda, w której można się schować. Okej. Tam, słuchaj, zostało ci 10 sekund od teraz. Teraz masz 10 sekund. 3, 2, 1, 0. Koniec! No niestety. Przykro mi, Tom Rekin. Przykro mi, że musiałem cię zabić, ale nikogo nie znalazłeś. To w minutę. Takie są zasady gry. Takie są zasady, więc chyba to jest zrozumiałe. Więc wychodzi na to, że nikt do mojej drużyny niestety nie dołączy, więc będziemy troszeczkę dłużej szukać. Chciałem, słuchajcie, mieć łatwiej troszeczkę, dlatego dałem mu dodatkowy czas, ale nie wyszło. A ja z kolei znalazłem już kolejną osobę. Dzień dobry, witam serdecznie, proszę wyjść na zewnątrz. Pierwsze pytanie, najważniejsze w sumie. Czy chcesz być kapusiem? Chcesz być kapusiem? No dobra, no to słuchaj, żeby dołączyć do mojej drużyny, musisz znaleźć kogoś w przeciągu 30 sekund. Szukaj! Start! Od teraz masz tylko 30 sekund, więc obyś miał dobrą poszlakę, gdzie ktoś może się chować. Co, ale coś mi się wydaje, że ty wiesz, gdzie ktoś może być, bo tak biegniesz w jedno... O, gratulacje! Słuchaj, dołączasz do mojej drużyny szukających i przeżywających, więc przeżywasz. A ty z kolei, czy chcesz być kapusiem?
Chcesz być kapusiem? No dobra, to piłkarka. Idziemy za nim, ponieważ on ma 30 sekund również, żeby znaleźć inną osobę. Stop! Go, 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 go! 30 sekund od teraz. Więc widzicie, ten tryb jest troszeczkę inny i zobaczycie, że będzie o fajnie fajniejszy. Panie Dyniogłowie, zostało 15 sekund. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Stop! Dyniogłowy, muszę podziękować ci. Przepraszam, Globsmaster, jeszcze dodatkowo pierwszy raz dzisiaj występuję na odcinkach. No dobra, no to co? Piłkara, szukamy kogoś innego, szukamy kolejnej osoby. Gdzie ona może się kryć? Chodź do mnie, bo słyszałem tutaj coś. Chodź, coś tutaj słyszałem. Chodź, wejdziemy tu do środka. O, dalej coś słyszę. Jakby ktoś uderzał, ale nie wiem, czy w piwnicy, czy na górze. Tu jest piwnica. Czy Globsmaster miał dobrą poszlakę? Co to jest za wejście? Tu się da wejść, chodź, chodź, zobaczmy. Co to jest za miejsce? Co to za tajne? O, mam cię! Mam cię! Mam cię! Stop, 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 stop! Okej, okay, słuchaj, masz, w związku z tym, że słyszę tutaj dźwięki, masz 10 sekund, żeby kogoś znaleźć. Go, start, start! 10 sekund do 14:20! 14, o, znalazłeś, gratulacje. Czyli dołączasz do naszej ekipy szukających, a ty z kolei masz... Masz 20 sekund od teraz! Go! Szukaj! O, wychodzi na zewnątrz, a ja dalej słyszę, jakby ktoś tam obijał w meble jakieś inne, nie wiem. 20, słuchaj, za 4 sekundy się kończy. 3. 2, 1, 0. Już! Gdzie biegłeś? Gdzie biegłeś? Dam ci czas dobiec w to miejsce. No to biegnij. Biegłeś do tej furgonetki, tak? Ale czy to był dobry pomysł? Chyba niestety nie był. Dobra, na razie. Przepraszam. Dobra, słuchajcie. Mamy 3 osoby w drużynie, jest dobrze. Więc szukamy kolejnych osób. I słuchajcie, myślę, że to uderzanie o te meble w tym domku to była dobra poszlaka. Czy to jest gdzieś na górze jednak? Nie. Na dole, zdecydowanie na dole. Chodźcie na dół jeszcze raz. Chodźcie, mi się wydaje, że ktoś się zablokował i prosi o pomoc, więc chodźmy do niego. O, jest! Jest! Czy ty możesz stąd wyjść, czy nie? Tam są, tam jest więcej niż jedna osoba. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to za w ogóle zbiorowisko osób? Ej, co jest? Jak wy się tam dostaliście? Tylko wasza trójka tam jest? O nie, to jest takie smutne. Dobra, słuchajcie, zrobimy nowe zasady, skoro tak. Musimy to jakoś inaczej, a na to, ten moment możecie podnieść to? Słuchajcie, użyjcie i widzimy się na zewnątrz. Widzimy się na zewnątrz, chodźcie. Słuchajcie, wy wszyscy wpadliście w pułapkę i znaleźliśmy was bardzo, bardzo prosto. Więc słuchajcie, zasada jest taka. Każdy z was będzie miał 10 sekund na znalezienie innej osoby. Słuchajcie, biegacie po kolei. Jeżeli nie znajdzie żaden z was, to giniecie wszyscy. Jeżeli znajdzie chociaż jeden z was, to ta osoba przeżywa. Więc uwaga, zaczynając od robota, masz 10 sekund. Start! Start! 10 sekund masz! Biegamy wszyscy za robotem! 10 sekund, zobaczymy, czy znajdziesz. Masz jeszcze 5 sekund, 4, 3, 2, 1, 0 i... Jest! Gratulacje, gratulacje! Nie, nie zabijaj, nie zabijaj. Ale tu się metlik w ogóle zrobił, co tu się dzieje? Ty chodź za nami, chodź za nami, ja będę pamiętał. Dalej te osoby, słuchajcie, teraz ninja, masz 10 sekund. Go! Start! Szukaj! Szukaj, masz 10 sekund! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i stop! Gdzie chciałeś dowieć? Czy do rury, czy tam? Do rury. Okej, okay, zobaczmy, czy ktoś jest w rurze. Panie ninjo, czy ktoś jest w rurze? Powiem ci... Chodzimy, chodźcie, chodźcie na zewnątrz. Chodźcie na zewnątrz. I gdzie on teraz jest? Kto wie, gdzie on jest? No właśnie, i po co powchodziliście za mną? Tu jest! No niestety, pan ninja zginął. Rybko, masz 10 sekund. Go! Start! Uwaga, czy ci się uda kogoś znaleźć? 5, 4, 3, 2, Jezu, ile osób już jest. 1, 0 i... Stop, stop, masz kogoś? Wiesz, gdzie ktoś jest? Nie ma. Tu nikogo nie ma. Pożegnaj się, niestety musimy cię zabić. A, dobra, ty się chowasz. Dobra, niech rybcia tam zostanie już do końca gry. On jest w swoim środowisku. Żartowałem. Ty, chodź, 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 ponieważ pan robot cię znalazł, więc ty jeszcze zobaczymy, czy przeżyjesz. Więc słuchaj, masz 40 sekund, żeby kogoś znaleźć. Uwaga, start, start, go, go, go. Masz 40 sekund, do 14 masz czas, czyli zostało ci jeszcze 24 sekundy. O, co to jest? O nie, ja się boję tam wchodzić, bo ja nie wiem, co to jest. Nie znalazłeś tam nikogo? Okej, okay, okej, okay, jak uważasz? Biegnę za tobą. Zobaczymy. Jeszcze masz, słuchaj, 14 sekund. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i już raz tutaj byłeś, więc zobaczymy, czy miałeś rację. Czy ktoś tam jest? I co, jest tu ktoś? Wskaż proszę, gdzie ktoś jest. Proszę wskazać. Aha, są tu dwie osoby w dodatku. O kurde, ale co tu się dzieje?
Co tu się dzieje? Proszę wyjść. Czemu wy wchodzicie? Słuchajcie, jak wam mówię, że nie możecie wchodzić. Proszę bardzo, pan robot. O, niestety miałeś za mało życia. Przepraszam, prosiłem, żeby nie wchodzić do środka. Chodźcie za mną, chodźcie te dwie osoby, które znalazłem. Takie same zasady jak w poprzednim, za poprzednim razem. Macie, po kolei szukacie. Słuchaj, ty masz 10 sekund, żeby kogoś znaleźć. Go, start! Start, start, start i co? I znajdziesz co? Gdzie ty biegniesz? Ktoś tu jest? Ktoś tu jeszcze jest? Czy mi się wydaje? Chyba nie ma. Uwaga, 3, 2, 1, 0, stop! Czy jest jeszcze jakakolwiek osoba, która się chowa? Czy ktoś się jeszcze chowa w ogóle? Chodźcie tutaj, stańcie wszyscy, w rządku, tutaj na zewnątrz. Okej, okay. Co się dzieje? Gdzie są te osoby, które miały szukać? A czemu wy się tutaj chowacie? Przepraszam bardzo. Próbujecie oszukać? Proszę bardzo, teraz twoja kolej. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Chodź, 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 chodź. Tobie dam, myślę, że z 20 sekund. 20 sekund, proszę bardzo, szukaj. Szukaj, ponieważ jeszcze jedna osoba się chowa, więc musimy ją znaleźć w końcu. Musimy ją znaleźć, więc zobaczymy, czy tobie się uda z kolei ją znaleźć. Mamy jeszcze 15 sekund. Uwaga. Ej, ale już się nasza ekipa duża zrobiła. Tobie się uda kogoś spotkać. 10 sekund. Uwaga. 5 sekund. 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy i jedna. I możesz jeszcze dobiec, gdzie biegniesz. Gdzie ty biegniesz? Tutaj biegłeś. Tutaj nikogo nie ma. Niestety, niestety. Ostatnia osoba. Zapraszam na zewnątrz, ponieważ już teraz nie ma co cię szukać. Nie ma co cię szukać, ponieważ i tak przeżywasz. I tak przeżywasz, chodź, zapraszam na zewnątrz, na domku. Pokażesz nam, gdzie się ukrywałeś i teraz wam powiem, jak się zakończy ta rozgrywka. 5 minutes later. No gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Zablokowałem się, napisał mi. O nie. A tutaj jesteś i zablokowałeś. O Jezu, biedny, trzymaj. Teraz słuchajcie, jest najważniejszy i kulminacyjny moment. Dlaczego ten zdradziecki chowany jest inny? I dlaczego kapusie tym chowanym mają inny tryb na sam koniec? Ponieważ słuchajcie, wy wszyscy, cała wasza czwórka, cała moja drużyna będzie mnie teraz szukać na tej mapie. I osoba, która znajdzie mnie jako pierwsza, wygrywa cały odcinek i wygrywa zdradzieckiego chowanego. Więc słuchajcie, proszę bardzo, zapraszam wszystkich do furgonetki. I słuchajcie, jak powiem wam już, to wtedy możecie dopiero szukać, a na tą chwilę macie patrzeć w ścianę. A few minutes later. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już sami, jesteśmy sami na Discordzie i my się teraz chowamy. Więc z tego wszystkiego, co tu znalazłem, w sumie, wszystkich tych kamp, wydaje mi się, że najtrudniejsza ze wszystkich kamp do znalezienia jest jedna z tych tutaj. Mianowicie, chodzi mi o to tutaj, w tym miejscu. To nie jest takie proste, szczerze mówiąc, do znalezienia. Więc myślę, że ta kampa jest dosyć spoko, więc myślę, że możemy im powiedzieć, żeby zaczęli szukać. Uwaga, słuchajcie, możecie już szukać. Start, go, szukajcie mnie, a my zobaczymy, w jakim czasie w ogóle mnie znajdziecie. Kurde, ja słyszę tutaj kogoś, słyszę kogoś. O nie, ja nie jestem teraz na Discordzie, oni mnie nie słyszą, więc spokojnie. O nie, ktoś tu jest. Bandaże w rękę, żeby nie być tak widocznym. O, słyszę kogoś na górze. I co, słuchajcie, jestem ciekaw, co uważacie o tym zdradzieckim chowanym. Czy wam się podoba ten tryb? Tak jak mówię, 10 tysięcy łap w górę, mam nadzieję, że wbijecie. To wtedy będę na pewno wiedział, że wszystko jest w porządku, że wam się podoba. Niestety, słuchajcie, musiałem zmienić coś w tym trybie, ponieważ w związku z tym, że inni po prostu zakosili to i zrobili dokładnie tak samo jak ja, chciałbym, żebyście mieli co oglądać ciekawego, coś nowego i lepszego przede wszystkim. Więc mam nadzieję, że jest takie. No i cóż, i tyle, żeście oglądał też ten sposób. To naprawdę będę wkurzony. A little longer than a few minutes later. No i jak to wam idzie? Dalej mnie nikt nie znalazł, słuchajcie. Dalej nikt mnie nie znalazł. O nie! Nie! Zostałem znaleziony! No cóż, co tu dużo mówić, słuchaj, wygrałeś, gratulacje! Wygrałeś odcinek. A kim jesteś? Kim jesteś? Kaktus! Kaktus, gratulacje z wygranej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, co robić. Pamiętajcie o subie, o dzwonku, o lajku. I chodzi zipek. Na razie, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć.